Mam potrzebne oczywiście radio i takie przejścióweczki na ISO. Niestety trzeba je kupić i to jest przejściówka anteny. Bo Volvo antena jest na taką wtyczkę. No i oczywiście ramka 2DIN, ta cała. Zaczynamy od wsadzenia czwórki. Bierzemy byle co. Co jest płaskie. Pyk, pyk. Jedną ręką, niestety. Gdy mamy dwie wolne, no to ciągniemy i wysuwamy, to bez problemów żadnych. Wysuwamy. Kładziemy w ten sposób. Stajemy się do wtyczek. No tak jedną ręką to... Nie wiem, gościu, czy sobie poradzisz. Ciężko będzie. Trochę podszlifowane tutaj, bo inaczej się nie mieściło. Dla każdego radia może to wyglądać inaczej. Nie musicie wziąć pod uwagę, że radio 2DIN chińskie jest troszkę mniejsze niż te 2DIN oryginalne, więc ja tutaj mam takie coś profesjonalne. To jest normalnie drewienko podcięte i pomalowane sprayem na czarno. Niestety tak to wygląda. Ja to montuję tutaj normalnie na taśmę dwustronną. Żeby to radio było wyżej jakby do górnej krawędzi, a tą dolną jakby olewamy. No i to przyklejam sobie na miejsce. No, już mamy podstawkę zrobioną. Teraz będziemy montować wtyczki antenowa. One pasują tylko jakby jedną stroną. Kliknęło. No już mamy wszystko gotowe do montażu radia chińskiego w samochodzie. Teraz nie ma nic prostszego niż wpięcie odpowiednich wtyczek w odpowiednie miejsca. Czyli anteny. Pamiętajmy, żeby anteny dobrze docisnąć. One za każdym razem wchodzą dosyć z oporem ciężko. Teraz wtyczki mamy brązową i czarną. Tylko że one jakby pasują w jedno miejsce. Tak jest ich kształt przewidziany, że nie da się włożyć ich źle. No i montujemy radio na miejscu. Na razie je wkładamy w taki sposób, żeby nie dociskać, aby sprawdzić, czy aby na pewno wszystko działa. I radio powinno nam reagować na zapłon. No i radio nam działa. Przetestujmy jakby jego najważniejsze funkcje zawsze przed umieszczeniem go na stałe w konsoli. Wiemy, że już radio odbiera. Sprawdźmy tylko, czy działa pendrive, bo z tego korzystam najczęściej. Wszystko działa. Teraz wyciągam pendrive'a, żeby nie przeszkadzał mi. I dociskam radio. Ja wam tu pokażę. Radio posiada tutaj taką krawędź i ono na dole zaprze się o te drewienka, dlatego musicie jakby te drewienka dostosować do swojego radia i jakby wyczuć ustawienie tych drewienek, żeby wszystko było dobrze. Musicie wziąć jakby poprawkę na to zgrubienie. Dociskam to do samego końca. Radio już mi się zatrzymało i teraz montuję ramkę. Ramka sprawia, że to radio siedzi jeszcze pewniej. Nie potrzebujecie tej metalowej kasety, żeby zamontować to radio. Dlatego tam trzeba podszlifować szyny z oryginalnego radia, dlatego że ramka ta czarna, jak widzieliście, jest minimalnie szersza niż ta metalowa obudowa. I dlatego potrzebowaliśmy około 3 cm podszlifować te boczne szyny, żeby nam radio się zmieściło i sztywno siedziało, bo szyny trzymają nam radio za ten metalowy, szary korpus. A te drewienka na dole sprawiają, że gdyby nie te drewienka, radio opadłoby do dolnej krawędzi i mielibyśmy tą brzydką dziurę na górze. A tak mamy tą brzydką dziurę na dole,
No jest to pewien paradoks, ale inaczej nie da się tego jakby rozwiązać, gdyż czoło radia jest mniejsze niż radia oryginalnego. No i niestety, montując akcesoryjne radia, zwłaszcza chińskie, musimy iść na pewne kompromisy. Jak ktoś umie stworzyć sobie nową ramkę, albo ma jakąś, nie wiem, drukarkę 3D nawet, może oczywiście wydrukować tą ramkę minimalnie większą i tego tutaj brzydkiej przerwy się pozbyć, tak? No ja nie mam takich możliwości i niestety muszę zadowolić się takim widokiem. Co do stacji, możecie do niej dołożyć przednią i tylną kamerę, obsługuje Bluetooth, YouTube'a, oczywiście za pomocą telefonu. Co do jakości dźwięku, oryginalnie miałem tu HU1205 i według mnie to chińskie radio, mimo że to chińszczyzna i sterowniki jakby dźwięku nie są jakieś super wybitne i najwyższej jakości, mimo wszystko gra to troszeczkę lepiej niż oryginalne radio. Są fajne jakby możliwości ustawień, możemy sobie zmienić kolor tego podświetlenia bodajże w 256 kolorach czy iluś tam. Montaż radia jest banalny, musimy tylko zainwestować 25 zł, jeśli liczyć koszty wysyłki, montaż wpięcie trzech wtyczek. Niestety trzeba trochę się pobawić, porzeźbić tą oryginalną ramkę. No niestety trzeba coś podłożyć, żeby się pozbyć tej krawędzi u góry i zrobić ją na dole. Ewentualnie, tak jak mówiłem, dorobić sobie nową ramkę. Można się pobawić jak najbardziej. Mamy zamontowaną stację multimedialną, moim zdaniem troszkę lepszą niż oryginalne radio. Wygląd, jakość dźwięku, no to wiadomo, że to są kwestie dyskusyjne, bo moje ucho stwierdza, że to radio jest lepsze. Przede wszystkim same zalety ze względu na to, że mamy USB i Bluetooth, kartę pamięci. No, samochód wygląda nieco nowocześniej. Mimo, że to stary samochód, to za niedużą kwotę, bo to około jest 300 zł. Mamy nowoczesną stację i oczywiście, jeśli ktoś chce, może sobie zamontować kamerę cofania. Posiadam do tego radia pilot. Można go dać pasażerom z tylnej kanapy i mogą sobie coś tam poklikać. Musicie doczytać pełną specyfikację tego radia. Ona tam odtwarza jeszcze jakieś filmy. Można sobie wgrać zdjęcia i tego typu rzeczy. No generalnie w dzisiejszych czasach to możliwości tego radia już nikogo nie zaskoczą. Także podsumowując, montaż wymaga trochę jakby inwencji twórczej, ale jest to do zrobienia. Macie tutaj pokazany tutorial na przykładzie tego konkretnego radia. Każde inne radio może się nieco różnić, ale jakby z mojego doświadczenia wynika, że większość chińskich radii jest mniej więcej podobne wymiarami. Możecie wziąć model tego radia. Idzie się na internecie, podejrzewam, że znajdziecie jego dokładne wymiary i będziecie wiedzieć, czy montaż będzie podobny do mojego, czy będziecie musieli wymyślić coś innego. Do następnego, pozdrawiam.